Ludzie, ja już po prostu jestem... Siemanko, ja jestem Blow i pewnie zastanawiacie się: Karol, po co ci marynarka? Czemu masz marynarkę? Ponieważ są 25. urodziny Photoshopa. Programu, bez którego wyglądałbym zamiast tak, tak. Dlatego też założyłem tą marynarkę. A tak poważnie, to po prostu nie wiedziałem jak się ubrać, więc założyłem tą marynarkę. Więc siemanko mordeczki, ja jestem Blow i dzisiaj mam dosyć ciekawy odcinek. Ponieważ są 25. urodziny Photoshopa i Photoshop z tej okazji zrobił taką stronkę, gdzie po prostu wybieramy, czy zdjęcie jest realne, czy sfotoshopowane. Więc zacznijmy. Jestem ciekaw, czy uda mi się to odgadnąć i let's go. Więc czy to zdjęcie jest sfotoshopowane, czy realne? Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo, bardzo, bardzo prosta, a mianowicie... Czy jest możliwe zrobić takie zdjęcie, ale wydaje mi się, że to jest Photoshop. Udało się! Zajebiście, dobra. Kolejne, czy to jest realne, czy sfotoshopowane? Wydaje mi się, że realne. Jak ja chyba jestem grafik, czy to jest realne zdjęcie, czy sfotoshopowane? Co to w ogóle ma przedstawiać? No Photoshop, no nie można zrobić takiego zdjęcia. O Jezu, jak pana zamroziło! No wydaje mi się, że to jest realne. Ja naprawdę 4 już zrobiłem zdjęcia i wszystkie dobrze? Dobra, czy to... no realne. Co jest? Karol! Teraz się nie uda, na pewno. Teraz nie może się udać mi dobrze zgadnąć. To jest realne czy sfotoshopowane? Photoshop. Dobra. Co on, kuźwa, lata? Wydaje mi się, moi drodzy, że to zdjęcie jest sfotoshopowane. To jest realne, ale nie wygląda jak realne. Po prostu, no na pewno realne. No to zdjęcie wygląda jak Photoshop, ale pewnie jest realne. To zdjęcie to jest Photoshop. Typ 100% Photoshop. Widać, że ona tak ładna nie jest. Realne, no w salto to też jest realne. Bardzo ładne i to wygląda jakby to był Photoshop. Co to jest? Na 100% jest Photoshop. Jeżeli to nie jest Photoshop, to po prostu no zdziwię się, no bo patrzcie w ogóle na minę tego słodkiego żółwika. Widzicie ją? No Photoshop jak nic. To jest realne, ale bardzo, no śliczne zdjęcie, śliczne. Photoshop jak nic. Ludzie, ja już po prostu jestem... Jak to nie jest Photoshop, to ja nazywam się Blowka po prostu. Nie wiem, o co chodziło z tą blowką, ale to jest realne, na pewno. Na pewno real. Po prostu gościu się nauczył. W ogóle da się tak zrobić, żeby tak... Dobra, dzięki, już tam się... Nie wiem, jak on to zrobił. Po prostu musieli wyczuć dobry moment i wtedy mu pstryknęli zdjęcie i łup, jest tutaj. To jest... Co to jest? Wygląda jak Photoshop, ale jest realne. Czy ja naprawdę jestem taki dobry w to? To też jest realne, po prostu odwrócili go. No jednak nie jestem dobry. To jest realne, ale wygląda jak O to jest Photoshop, Karol! Co to ma być? Co mu się dzieje? To jest realne. Ale to było... To wyglądało jak Photoshop. To jest... No to musi być... No nie wierzę, żeby to nie był Photoshop. No przecież ten samochód wygląda jak wklejony. Uwaga, zamykam oczy. Mówiłem, no nie ma możliwości. No przecież ten... To nawet ja bym lepiej wkleił. To jest... No Photoshop. Photoshop. I uwaga, finalne. O kuźwa. Trudne pytanie. Czy te nogi wskazują, żeby to zdjęcie było zmanipulowane? No realne raczej, no. Czy tak... Te nogi... No nie wiem, nie wiem, nie wiem, dziubas. Nie wiem, piszcie w komentarzu. I w następnym odcinku dowiemy się, jaka była odpowiedź. Dobra, już zgaduję. Nie chcę popełnić błędu, ale dobra, real. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery błędy! Także te oczy wszędzie zobaczą Photoshopa. I ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że ten krótki odcinek wam się podobał. Znalazłem taką stronkę i musiałem wam ją pokazać, ponieważ moim zdaniem jest dosyć ciekawa. I napiszcie mi, jak waszym zdaniem mi poszło. Wydaje mi się, że dobrze. I które zdjęcie było waszym zdaniem najciekawsze? Moim zdaniem o to, gdzie ten gość był pomalowany i jeszcze ten w zamrażarce, co był taki cały olodzony. Istnieje takie słowo? Ale ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, komentarz. I jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam do subowania mojego kanału. Także tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i pio! Nie było tego, nie było takiego pierdzielnięcia, nie było. Więc pio! Dalej nie było, no nie było, no. Jeszcze raz. Pio!